To na czym polega przestępstwo? Jakie te 34 zarzuty postawił nowojorski prokurator Trumpowi? Otóż usłyszycie państwo pewnie, że zarzuty mu postawił, że on jej zapłacił z funduszu wyborczego, a więc to było nadużycie. Jest bardziej skomplikowany, próbowaliśmy to rozebrać z prawnikami i to jest możliwe wyłącznie w prawie amerykańskim, które jest delikatnie mówiąc dziwne, bo jest oparte podobnie jak brytyjskie na precedensach, no bo to jakby system angielski został przeniesiony za ocean. No te precedensy są jeszcze do tego dziwacznie interpretowane, jeszcze bardziej dziwnie niż w samej Wielkiej Brytanii. Więc chodzi o to, że Trump tej pani zapłacił, właśnie pytanie za co? Za milczenie o tym, co ich kiedyś tam łączyło.